Siema, z tej strony GMWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Minecrafta UHC z randomowymi itemami, czyli itemy będą wypadać ze wszystkich bloków losowe i będziemy musieli po prostu pokonać wszystkich graczy na mapie. Będzie naprawdę hardkorowo, więc koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, ponieważ 2000 łapek w górę to równa się kolejny odcinek, być może z jakimś youtuberem. Dlatego strzelaj łapę w górę, subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie, a my przejdźmy do gierki. Dobra, jak możecie zauważyć, jesteśmy na arence i ja jeszcze nie mogę się ruszać, bo tutaj zaraz będzie odliczanie. Dokładnie za 23 sekundy zaczniemy sobie rozgryweczkę. No i tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie itemy wypadają z różnych bloków, czyli po prostu warto sobie tutaj kopać różne bloczki, bo jak możecie zauważyć, z każdego bloku wypada inny item. Na arenie mamy 23 graczy, których musimy pokonać. Miejmy nadzieję, że się nam to uda, byłoby naprawdę fajnie. Nie będę ukrywał, że gram pierwszy raz, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby mi się tutaj udało wygrać, byłoby naprawdę cudownie. No jak możecie zauważyć, z takich podstawowych tutaj bloczków, które tutaj zaczęliśmy rozwalać, no nie wypadają zbytnio fajne itemy. O, ale z czerwonych kwiatków wypada jedzenie, więc jest to bardzo dobry znak, bo będziemy mieć dużo jedzenia, czyli tak łatwo, słuchajcie, po prostu nie zginiemy. Dobra, wiecie co, ja... O, jest tutaj świnia, dobra, zobaczmy co wypada z świni. Ze świni wypada... O nie, ze świni naprawdę wypada... Kurde, nie za dobrze, nie za dobrze, bo ze świni wypada szkło, więc nie mamy nawet jedzenia. Zobaczmy co z kurczaków. Z kurczaków też nic fajnego. Musimy sobie zejść koniecznie na dół i zobaczyć co wypada z cobblestone'a. Z cobblestone'a wypadają kwiatki, a z sandstone'a... Patrzcie co z sandstone'a wypada. Wow, ale się obłowimy, mordeczki. Dobra, to jest bardzo dobry znak. Czyli trzeba, słuchajcie, kopać właśnie sandstone'a, żebyśmy byli elegancko przygotowani. Na razie nie mam drewna i nie mam craftingu, więc niestety nie będziemy mogli sobie nic skraftić, więc musimy sobie tutaj rozkminić, jak wydropić jakieś drewno, no bo bez craftinga będzie naprawdę ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Ale dobra, mamy tutaj jakiś inny bloczek czy coś. O, mamy łóżko, ale łóżko zbytnio mi się nie przyda. Co z tego wypada? Z czego może wypadać, słuchajcie, drewno? Halo? Czy to jest drewno? Nie, to jest drewno, okej, dobra, zarąbiście, słuchajcie. Ja jeszcze bym nie robił itemów, tylko pozbierał więcej sandstone'a, bo z tego sandstone'a jednak wypadają fajniejsze itemy i wypadałoby zrobić diamentowy set, bo właśnie z sandstone'a wypadają diamenty. Mamy 6 diamentów, dobra, trzeba kopać sandstone, koniecznie musimy kopać sandstone, bo bez sandstone'a będzie tutaj naprawdę ciężko, kurczę, cokolwiek ugrać. A wiecie, z diamentowymi itemami będzie po prostu tutaj nam z tymi przeciwnikami, o kurde, rywalizować łatwiej, więc tutaj sobie to wszystko rozwalamy. Ale możemy sobie już iść do góry i zrobimy sobie jakieś podstawowe tutaj itemeczki. Co, robimy sobie diamentowy miecz, bo on głównie nam się przyda i przydałoby się zrobić klaty. Naprawdę jednego diamentu mi zabrakło do zrobienia klaty. Dobra, musimy sobie zejść znowu, słuchajcie, na dół. Przydałoby się też coś zenchantować, tak jak mówiłem. No ja nie jestem zbyt dobry w tej minigierce, bo gram tutaj pierwszy raz. W następnym odcinku na pewno pójdzie nam lepiej. Znaczy no, nie ma co też, kurczę, tutaj za dużo gadać, bo nie wiadomo jak w dzisiejszym odcinku nam pójdzie. Mamy 13 diamentów, dobra, jeszcze trochę. Jeszcze trochę tych diamentów potrzebujemy na cały set. Zrobimy sobie właśnie diamentową klatę. Z tego co widzę, chyba mamy tutaj wymierzony czas na przygotowanie, więc o tyle dobrze. Wiecie co? Dobrze by było też, kurczę, zrobić sobie jakiś enchanting table, ale wydaje mi się, że na enchanting table to my tutaj itemów niestety nie nazbieramy, chociaż kto wie. Czekajcie, czy są tutaj jakieś bambusy? Okej, nie widzę tutaj żadnych bambusów, ale widzę za to jeszcze więcej sandstone'a, co oznacza jeszcze więcej diamencików i jeszcze więcej lepszych itemeczków, więc w naszym przypadku to akurat kozacko. My nazbieramy jeszcze wystarczająco dużo diamentów, bo chciałbym zrobić cały set z diamentów, wiecie o co chodzi. Ej, właśnie, tarczę musimy zrobić. Pamiętajcie o tym, że musimy zrobić tarczę i musimy zrobić sobie nowy właśnie kilof. Do tarczy akurat mamy wszystkie potrzebne nam itemy, bo potrzebne nam jest tylko żelazo i drewno, więc to akurat mamy, więc zaraz to się ogarnie. Dobra, mamy 4 diamenty. Mamy 10 diamentów, więc to już jest chyba ta liczba, która jest nam potrzebna do zrobienia full EQ. Ej, czyżby ktoś zginął? Tak, ktoś zginął, o kurcze. Ale dobra, jak możecie zauważyć, mamy cały diamentowy secik, mamy diamentowy miecz. Teraz wystarczy zrobić tylko tarczę. I jak będziemy mieć tarczę, to mordeczki... Ej, czemu nie mogę zrobić tarczy? Ej, tak się przecież tarczę robiło. Ej, czekajcie, aż se sprawdzę.
Ej, nie mam itemów na tarczę. Ej, co jest? Ale lipa, dobra, ale tak czy siak sprawdźmy sobie jeszcze tylko, czy mamy jedzenie. Tego jedzenia nie mamy zbyt wiele, więc przydałoby się tutaj zdobyć jakoś cobblestone'a i przytopić to jedzenie, bo no będzie kiepsko. Halo, co wypada z owiec? Ej, z owiec nic nie wypada, co jest? A co wypada z trawy? Aha, shulker boxy, no dobra, to nie jest zbyt dobra informacja. Zobaczmy, czy będziemy mieć gdzieś tutaj bambusy, bo możemy zrobić jeszcze enchanting table i słuchajcie się, poenchantować, bo jak możecie zauważyć, mamy kurde mega dużo tutaj potek expa. Uda nam się zrobić enchanting table i uda nam się chyba coś zenchantować. Mamy tutaj gracza, pierwsza bitka mordeczki, pierwsza bitka, uwaga, uwaga. Ej, nie mogę go bić, nie mogę, ej serio gościu, ale masz farta, ale masz farta. Co? Co mi chłop dał w ogóle? Co? Skąd on to ma? Ej, co jest? Gościu, skąd ty to masz? Skąd ty to masz? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Wow, ej, dobra, ja ewidentnie czegoś tutaj nie rozumiem. Skąd typek miał aż tak dużo tych książek z enchantingiem? Czy on je znalazł w jakiś sposób? Może tutaj są poukrywane jakieś skrzynki? Kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem. Ale na pewno jest spoko to, że dał nam te książeczki i teraz możemy się skupić na zrobieniu, słuchajcie, kowadła. I teraz właśnie, jak możecie zauważyć, możemy sprawdzić, co my tutaj mamy. Same słabe dostaliśmy te, kurcze enchanty, ale fire aspect i tak sobie wrzucę na miecz, bo to jest jednak spoko. Ej, łuk musimy sobie zrobić, właśnie. Looting, loyalty, to też nie. No dobra, czyli w zasadzie zostało nam fire protection, okej. O nie, nie mam levelu, serio? Dobra, wiecie co? Jeszcze więcej trzeba wykopać stone'a, tylko ja nie wiem, gdzie ten stone będzie. Więc możemy sobie zobaczyć, w jakim on jest. Wow, ej, on nie ma zbyt dużo rzeczy, jak możecie zauważyć. Okej, dobra, więc powinniśmy dać radę. To jest kolejny ziomeczek. Ej, jestem ciekawy, czy nam się uda wygrać, bo jak możecie zauważyć, no ja jestem cały diamentowy. Musimy wykopać jak najwięcej sandstone'u. Po sandstone'u wypadają fajne itemy, a my potrzebujemy jeszcze więcej tych potek właśnie do expat. Okej, mamy jedną potkę, ale to o wiele za mało. Właśnie, o kurde, gość się wyeliminował. Jak on to zrobił? Ej, w sensie serio. Tutaj z ziomeczkiem nie możemy. Siema. Ej, czemu oni nie mają, kurcze? Czemu oni nie mają? Ej, bo tutaj jest sojusz, tu jest sojusz, czekaj. Masz drewno, chciałeś drewno? Nie, nie chciałeś chyba drewna. Ale on zrobił enchanting table, a ja nie mam levela, żeby sobie poenchantować za bardzo. W sensie, w ogóle nie mamy levela, mamy pierwszy level. Ej, mega kiepsko, mordy. Mega kiepsko, dlaczego ja tego nie rozkmi... I rozwaliłem ten enchantik, jaki łeb ze mnie. Dlaczego ja rozwaliłem ten enchantik? Kurczę, popełniał straszne błędy, jak na swój początek. A, tam jest ziomeczek, dobra. I fajnie by było ogarnąć nić. Nić by było naprawdę fajnie ogarnąć, bo jakbyśmy mieli nić, byśmy mogli sobie zrobić łuk. A jakbyśmy mieli łuk, to by było naprawdę sztos. Wow, co tu wypada w ogóle z tego? Wypadają takie itemasy. Dobra, chleb nam się przyda akurat, więc trzeba rozwalać, słuchajcie, trzcinę cukrową. Trzeba rozwalać. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, musimy rozwalać, bo będziemy mieć chleb. A jak będziemy mieć chleb, to będziemy mieć, słuchajcie, życie i jedzenie, wiadomo. Dobra, kopiemy sandstone dalej, bo może uda mi się jeszcze zenchantować jakoś fajnie te itemy, które właśnie pozyskałem. Byłoby naprawdę super, więc trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Czekajcie, ile mamy tych? 7 mamy, kurczę, potek właśnie z expem. Z tego co widzę, to coraz więcej ich wypada, więc naprawdę super. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy mogli sobie albo wrzucić enchanty, albo będziemy je mogli po prostu sobie... Będziemy mogli po prostu coś zenchantować. Ej, lot lama to jest, słuchajcie, chyba, z tego co mi się wydaje, jakiś lot, w którym możemy sobie zebrać jakieś itemasy. Ej, serio, musimy sobie to sprawdzić. O kurde, lot lama za 30 sekund. Ej, nie mam pojęcia, co to jest, tak na dobrą sprawę, bo mówię, bo pierwszy raz gram w tą minigierkę. Okej, dobra, ej, i co teraz? Za minutę PvP włączają. O kurde, mordy. O mordeczki, dobra, mamy tutaj enchanting. Korzystając z ostatnich chwil, z ostatniej minuty w zasadzie, możemy sobie zenchantować tutaj. O kurcze, o kurcze. Jest naprawdę hardkorowo. Ej, bo dobra, bo na jakichś kordach zrespiła się lama. Musimy iść na tą lamę, bo tam będą zarąbiste itemy, dobra. W tym czasie jest włączone PvP, jest 19 graczy, jestem mega ciekawy, czy uda mi się, mordeczki, to wygrać. Byłoby naprawdę super, albo zlamimy to po prostu. Ale trzymajcie kciuki, żebym tego nie zlamił, bo byłoby świetnie, jakbyśmy wygrali. Ja nie chciałbym na niego natrafić, żeby mi nie zrobił tutaj jakichś tyłów czy coś. Bo kurczę, zaraz będzie włączone PvP i właśnie od tego momentu jest włączone PvP, mordy. I w tym momencie można
zaczyna się już tutaj bić z innymi graczami. My jesteśmy coraz bliżej tych kordów, właśnie droplamy. 23, a jestem na 200. O Jezu, to ja tam nie dojdę pewnie. Poko, jak będziemy szli w tamtą stronę, itemy jakieś mamy, więc nie powinniśmy od razu zginąć. W sensie, w zależności na kogo napotkamy, nie? Idziemy w stronę Lotlamy, bo tam ponoć, tak mi się wydaje przynajmniej, będzie jakaś skrzynka z zarąbistymi itemami. O, lama się zespawnuje za 2 minuty znowu i na kolejnych... I na innych kordach, więc mordeczki, musimy sobie odpuścić tamtą lamę, bo nie znalazłem tego i w zasadzie nie wiem też do końca, co to jest, ale wydaje mi się, że to jakaś skrzynka właśnie z spawnującymi się itemami losowo. Ale dobra, musimy znaleźć sobie jakiegoś gracza, jest jeszcze 16 playersów. Szansa, że kogoś znajdziemy, jest naprawdę niska, w sensie ja nie wiem, czy tutaj granica się pomniejsza z czasem, czy się powiększa, to się zaraz okaże. Ale no byliśmy blisko jednego ziomeczka, ale PvP było wyłączone, więc za bardzo nie wiadomo, gdzie ten ziomeczek mógł pójść, ale na pewno go za szybko nie znajdziemy, bo jak możecie zauważyć, no ja nikogo jak na razie nie mogę znaleźć, jestem sam jak palec. Trzeba mieć otwarte oczy dookoła głowy, bo wiecie, jak kogoś spotkamy i z tego co widzę, nie respi się w ogóle życie, czekajcie, no nie respi się życie, więc bardzo niefajnie, bo nie możemy sobie regenerować życia, ale to chociaż spoko, bo jakbyśmy mieli złote jabłka. Właśnie, czemu ja złotych... Granica się pomniejsza, patrzcie. O kurczę, dobra, czyli nie możemy iść w tą stronę, bo granica się pomniejsza, czyli musimy iść w głąb, w stronę tą, którą poszliśmy. Dobra, tu jest jakiś crafting, czyli była tutaj jakaś osoba. Teraz wpadłem na to, że dobrze by było chodzić właśnie po drzewach, bo będziemy widzieć, jeżeli ktoś byłby na dole i możemy go zaskoczyć, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, jaką tutaj taktykę za bardzo przyjąć. I znowu jest Lotlama i Lotlama jest blisko mnie, no daleko mnie, dobra, więc ja sobie to odpuszczę. Tak chodzę i powiem wam szczerze, że jeszcze nikogo totalnie nie znalazłem. Nie wiem, czy ludzie się tutaj ukrywają, czy co oni robią, ale no generalnie nie wygląda to za dobrze, bo tutaj też jest granica, tutaj się po... Ej, patrzcie! Ej, ci ludzie powinni być tutaj naprawdę dobrze widoczni, bo region, jaki mamy, jest już naprawdę malutki. Co jest? Dobra, wiecie co? Ja myślę, że dobrze by było wejść gdzieś wyżej. Ej, to jest naprawdę dziwne, jest 11 playersów, jest tak mała granica już, a ja jeszcze ani jednego z nich nie widziałem. Ja nie wiem, czy oni się chowają, czy co oni robią, ale autentycznie nie mogę nikogo znaleźć. Co jest? Ale nie mogę na pewno tak spadać z wysokości, bo jak możecie zauważyć, już mamy o 2 serduszka mniej, co oznacza, że no będzie trochę kiepsko, bo te serduszka nam się, słuchajcie, nie odnawiają. No i znowu to zrobiłem. Czemu ja to robię? Czemu ja to robię? Dobra. Czy znajdziemy jakiegoś gracza? Jak możecie zauważyć, oni się tam niby zabijają, ale no... Kurde... Patrzcie. Tutaj są gracze. Ej, są gracze! Jest ich dwóch, czajcie? Ja sobie nie poradzę z dwoma. Musimy się tutaj bić, mordy. Dobra, lejemy się. O nie, dobra, bo ja zginę. Co? Co jest? O nie. Naprawdę tak szybko mnie zabił? Naprawdę? Czy wy sobie żartujecie? Czy ja mu w ogóle zabrałem jakiekolwiek obrażenia? W sensie serio, ej, tak długo w to grałem, a chłop za pierwszym hitem mnie tutaj kurde ściął, czajcie? Słuchajcie, jeżeli będzie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, obiecuję wam, że pojawi się kolejny film, właśnie duo tym razem z jakimś youtuberem, gdzie będzie trochę łatwiej, bo jednak będzie nas dwóch, a nie będę solo, no bo jak mogliście zauważyć, to trochę lamiłem, ale w następnym odcinku to bym poprawił i doszlifował, dlatego strzelajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Zapraszam na mojego Twitcha, na którym streamuję codziennie o 19, więc też myślę, że warto wbić. Może ej, w sumie to jest dobry pomysł, żeby na Twitchu właśnie postreamować sobie tą minigierkę, bo jest naprawdę kozacka. I jak możecie zauważyć, teraz trafiliśmy na deathmatch. Pod koniec czasu jest deathmatch i jak możecie zauważyć, jest tutaj 4 playersów i tych 4 playersów teraz pomiędzy sobą będą się bić. Okej, okay, kto tutaj wygra, bo jest 2 na 2, jak możecie zauważyć. Tutaj ziomeczek zaczął coś budować w ogóle. Tutaj jest mocna klepa, tylko nie mam po... O kurde, on ginie, on zginął, zostały jeszcze 3. Coś mi się wydaje, że tutaj 2 ziomeczków ma jakiś sojusz. Ojeju, jak tu przylagowało. Ale nie dam sobie ręki uciąć, ale patrzcie jak się nawalają tutaj. Pa, ten ginie. Pa, złote jabłko. Dlaczego ja nie pomyślałem, żeby zrobić złoty jabłek? Jak ja bym zrobił złote jabłko, mordeczki, to byśmy mieli prawie 100% szansę
No dobra, może nie stuprocentową, ale tak z 80%, że nie zginąłbym tak szybko ze złotym jabłkiem, bo byśmy mieli jakieś efekty, wiecie o co chodzi. Więc no jak możecie zauważyć, oni się tutaj ganiają. No zapraszam na mojego Twitcha, bo być może właśnie tam będę sobie to streamował. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecraft UHC z randomymi itemami z bloków, to zostawiajcie łapki w górę, tak jak wcześniej mówiłem. Ja byłem MWK, to był kolejny odcinek. Widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i elo!